Wróciłam właśnie z lekcji, jest wtorek, więc skończyłam o drugiej, miałam skończyć o pierwszej, ale mieliśmy jeszcze taką niby lekcję, na którą musieliśmy pójść. I postanowiłam, że dzisiaj nagram wam taki dzień, co po prostu jem w ciągu dnia. Taki niby foodbook studencki, można powiedzieć. Będziecie mogli zobaczyć moje wegańskie posiłki, które jem zazwyczaj, jak jestem tutaj w akademiku. Wiadomo, że zima się zbliża, więc robi się ciemniej o wiele wcześniej. Ale także dzisiaj padało, więc przez to mamy takie chmury. Ustawiłam was jakoś. I co, będziemy robić takie niby moje śniadanie, bo jak szykowałam się do szkoły, to nie miałam czasu, więc nie zjadłam śniadania. Wiem, nie jest to za dobra rzecz, ale będę właśnie próbowała to zmienić w tym roku. Dzisiaj przygotuję sobie moje takie późne śniadanie i zrobię chyba sobie owsiankę. Ogólnie komu podoba się moja bluza? Tak w środku wygląda, ale słuchajcie, haul będzie niedługo na kanale, więc czekajcie na to. Wczoraj właśnie przyszły mi zakupy z Asdy, więc mogę przyrządzać różne posiłki, które na pewno do was nagram. A więc pierwszy składnik to otręby, płatki owsiane, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Tutaj mamy kilogram właśnie czegoś takiego i opłaca się to o wiele bardziej niż takie saszetki czy coś. W sumie wiadomo, że jeśli ma się saszetki, to szybciej się w ogóle to wszystko robi, jest wygodniej, ale to wychodzi o wiele taniej. Do tego mleko roślinne, ja akurat mam tutaj mleko migdałowe. Jakoś ostatnio przypadło mi właśnie do gustu to mleko, lubię jeszcze mleko sojowe. To było także bardzo tanie. I na koniec owoce. Ja zamówiłam sobie z Asdy maliny. Praktycznie większość owoców będzie pasować. I to praktycznie wszystko. Więc bardzo, bardzo łatwe śniadanie do zrobienia i nie jest wcale drogie. Jeszcze jedno, jeśli chodzi o picie, o napoje, to główne rzeczy, które piję, to woda, jak na razie jeszcze z butelki, ale już niedługo kupuję sobie taką butelkę z filtrem, żeby nie kupować tyle plastiku i w ogóle. Jest to właśnie albo woda, albo herbata, ale mam tutaj też taki sok, nazywa się squash, ale to jest taki sok, który się rozcieńcza. Wygląda tak. I z tego wychodzi 60 szklanek napoju, więc to się bardzo opłaca, bo naprawdę oszczędzacie na kupowaniu innych takich napoi. To jest akurat smak pomarańczy i mango. Teraz właśnie się tego napiję. Słuchajcie, w ogóle już niedługo spróbuję znowu wprowadzić siłownię do mojego życia. Co najmniej jakieś ćwiczenia nawet w domu, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale parę miesięcy temu chodziłam na siłownię systematycznie i się w to wkręciłam. Chodziłam na siłownię jakieś 7 miesięcy. Wtedy mówiłam wam, że będę nagrywać filmik o moich ćwiczeniach, bo jest dużo pytań o to, co jem i takie tam rzeczy. Ale potem jakoś coś się stało i przestałam chodzić na siłownię. Ale chcę wrócić do tego, bo nawet jeśli nie widzimy wielkich zmian, to jednak samopoczucie jest o wiele lepsze po takim treningu czy coś. A jaki jest w ogóle mój cel? Chcę być tak ogółem bardziej wysportowana, ale głównie chodzi mi o dolne uparcie ciała, bo uwielbiam trenować nogi, pośladki w ogóle. Chcę to wszystko wyćwiczyć, chcę przytyć parę kilogramów, 5 kilogramów to jest minimum dla mnie, dla mojego celu takiego, więc będę musiała się także skupić na tym, co jem, będę jeść więcej kalorii i takie tam rzeczy, ale wszystko spróbuję wam właśnie pokazać w tych filmikach. Robię właśnie taką pracę domową, tutaj mam... Aha, chyba rozładowałam się laptop, tak. A nie. Wyłączę się po prostu. Ale mam taką pracę do zrobienia, że muszę obejrzeć jeden z tych filmów tutaj i potem zrobić notatki na jego temat, ale głównie o oświetleniu w tym filmie. Wybrałam sobie film Gates of Heaven. Nie wiem, wzięłam jakiś tutaj randomowy film i będę analizować oświetlenie. I w międzyczasie zjem sobie jabłko, tak samo jak i te takie chipsy Sunbites. To są ogólnie moje ulubione, kocham je. Zrobiłam się bardzo głodna, więc zobaczmy, co mogę tutaj zrobić. Tutaj mam jakieś takie kanapkowe rzeczy, owoce. Mam tutaj też taki mały zamrażalnik.
więc coś tam się mieści. I słuchajcie, zamówiłam sobie coś takiego, to są takie filety. Wydaje mi się, że zrobię sobie taki typowy obiad, więc już bez przedłużania zaczynam, bo tutaj, żeby się coś zagotowało, woda czy coś takiego, to trwa wieki, więc zaczynamy i robimy taki typowy obiad. To są dzisiaj nasze składniki, więc szybko biorę parę ziemniaków. Możliwe, że zrobię więcej niż potrzebuję, bo na drugi dzień nie mogę sobie je usmażyć na patelni czy coś takiego. Nie wiem, czy ktoś taki je, ale uwielbiam takie posmażone ziemniaki z ketchupem jeść. A jeśli chodzi o te filety, to zaraz to piszę. 12 minut na patelni, czy coś takiego. Wydaje mi się, że mogę je po prostu podgrzać w mojej frytkownicy. Bo to jest taki sprzęt, w którym można robić frytki, ale tak samo jakieś ciasteczka można zrobić. Jakieś mięso podgrzewać, tam tak pisze. Jest taka frytkownica, która nie używa tłuszczu, więc znaczy oleju, o to mi chodzi. Kto jest gotowy na najbrzydszy obiad? Dlaczego to wygląda tak smutno? Mogę się wytłumaczyć. Jeśli byłby tutaj koperek, jeśli nie rozgotowałabym ziemniaków, jeśli to masło na ziemniakach wyglądałoby lepiej i jeśli nie byłby to mój pierwszy raz, kiedy robiłam tego fileta, to byłoby o wiele lepiej. Ale taki mój pierwszy prawdziwy obiad. Ale najważniejszy jest przecież smak, więc testujemy. Najpierw ziemniaki. Ziemniaki są pyszne. Ogóreczek oczywiście. Tylko, co z tym filetem? Nie wiem właśnie, czy go dobrze przyrządziłam. Nieźle. Smakuje bardzo dobrze. Smakuje o wiele lepiej niż wygląda. Tyle wam powiem. Jest jakieś 20 minut po 9 i już mi się chce bardzo spać. Ale jestem także głodna, więc pora na kolejny posiłek. Ze względu na to, że nie chce mi się dużo robić, to podgrzeję sobie te ziemniaki, które gotowałam wcześniej. Przechodzimy do tak zwanej kolacji. Nie wiem, czy to będzie mój ostatni posiłek, ale zobaczymy. Zapomniałam, że herbata byłaby z tym idealna. Słuchajcie, zaraz będę brać prysznic, a potem będę się opalać. A mianowicie, mam taką piankę właśnie opalającą, więc tego sobie użyję. Ale musi ona zostać na ciele przez jakieś 2-3 godziny, więc nie będę mogła zasnąć wtedy. Zawsze się mnie pytacie, co używam właśnie do włosów. Ostatnio zaczęłam używać tego szamponu i tej odżywki. Najlepszą rzeczą jest to, jak to pachnie. Jezu, to jest najpiękniejsze, co w życiu wąchałam. Tak? Ale muszę też przyznać, że po tym włosy mam naprawdę bardzo, bardzo fajne. Są miękkie i super właśnie wyglądają. Ja akurat nakładam samoopalacz na twarz. Kiedyś tego nie robiłam, ale ostatnio zaczęłam właśnie robić też twarz i nic mi się nie dzieje. Tylko zawsze pamiętam, żeby twarz jednak zmyć trochę wcześniej niż resztę ciała. Teraz idę suszyć włosy i chyba je potem polokuję. Bo mam taką fajną lokówkę, w której się zmienia wielkość tego urządzenia, które lokuje nam włosy. A więc pierwszy raz w życiu zrobię sobie takie małe loczki, których praktycznie nigdy nie noszę. No i wyszła taka sprężynka. Nie wiem, to nie jest w ogóle mój styl, nie wiem, czy tak zrobić tak włosy, czy nie. I tak wygląda skończony efekt, wygląda to, jakbym obcięła włosy. I nienawidzę, jak te loki wyglądają, więc spróbuję je rozczesać. No teraz podoba mi się to o wiele bardziej.
Wyszedł także nowy sezon Riverdale, więc słuchajcie, oglądam. Przepraszam za to dziwne oświetlenie, ale chciałam tylko nagrać koniec tego filmiku. Ogólnie patrzcie, jakie ładne paznokcie sobie przykleiłam. Takie ładne lawendowe. Mam nadzieję, że vlog wam się spodobał. Taki foodbook studenta realistyczny. Oczywiście zawsze mam co innego i takie tam, więc będziecie mogli to zobaczyć w innych foodbookach. Ale jeśli taki vlog wam się spodobał, to kliknijcie łapkę w górę i zaobserwujcie mnie także na Instagramie. Takie małe info, że w następnym filmiku dowiecie się o pewnej zmianie, która nastąpi w moim życiu. Będzie dziwnie, będzie trochę smutno i pewnie większość reakcji będzie negatywna. Ale to już w następnym filmiku, więc pamiętajcie, żeby subskrybować, kliknijcie sobie ten dzwoneczek, żeby wam przyszło powiadomienie, kiedy wstawię filmik. I tak, do następnego. Pa, pa!